Dzień dobry, witam Państwa ze słonecznego Soczi, ze stadionu Sputnika, gdzie nasza reprezentacja będzie odbywała swoje treningi. Ten pierwszy trening już dziś wieczorem. Na razie jest tu bardzo, bardzo gorąco. Zerkam w niebo, no i nie widzę ani jednej chmurki. Przed chwilą sprawdzałem dokładnie 26 stopni Celsjusza na termometrach. Trochę wiatru, no i właśnie w tych oto warunkach trwa przygotowywanie boiska do dzisiejszego treningu. Za mną pracują greenkeeperzy. To jest niezwykła okazja, żeby zobaczyć, jak powstają te charakterystyczne paski na boisku. Ci oto panowie, którzy pracują z kosiarkami, zastosowali bardzo fajny, nietypowy sposób. Otóż, jak pewnie to widać, rozkładają sznurek, który ma wyznaczyć dokładną linię koszenia. No i w tym momencie wchodzi pan z kosiarką, który to boisko ma przygotować. Oczywiście płyta boiska jest to trawa naturalna. No tutaj mamy taką nawierzchnię znaną z naszych polskich orlików, czyli sztuczna trawa i granulat. Trybuny oczywiście niewielkie, bo jest to mały stadion, ale dzisiaj tutaj pojawią się nie tylko dziennikarze, ale też kibice, którzy odbiorą specjalne wejściówki, no i będą mogli zobaczyć trening reprezentacji Polski. No a za chwilę pokażemy Wam, jak wygląda miejsce, gdzie będą pracować dziennikarze. W tej chwili jeszcze samo boisko nie jest do końca gotowe, bo do treningu pozostało nam kilka godzin. Bramki jeszcze leżą. Boisko, tak jak mówiłem, jest przygotowywane. Pojawiają się tutaj też pierwsi dziennikarze. Widzieliśmy dziennikarzy z Polski, widzieliśmy dziennikarzy rosyjskich. No i właśnie stąd między innymi będziemy relacjonować dla Was treningi naszej reprezentacji. Żeby w ogóle tutaj się znaleźć, no, trzeba było troszeczkę się postarać. Miejsce nie pokazuje się od razu na internetowych mapach, trzeba je troszeczkę poszukać. A żeby w ogóle się tutaj dostać, trzeba pokonać kilkanaście serpentyn, które wiją się pod górę. Jesteśmy tutaj na wzgórzu kilkanaście metrów nad poziomem morza, no ale samo wzgórze, samo boisko reprezentacji. Dzień dobry. No właśnie tutaj jeden z dziennikarzy, który towarzyszy nam. Wracając, samo boisko jest otoczone przepięknymi, zielonymi wzgórzami, zasłonięte płachtami z napisem "Łączy nas piłka", tak, żeby nikt tych treningów nie mógł oglądać. No a tutaj jest miejsce, gdzie pracują dziennikarze, więc wejdźmy. Oczywiście nasza federacja zadbała, jak widać, o komfort, więc tutaj jest strefa, gdzie dziennikarze będą mogli się posilić, a przede wszystkim schłodzić. Nawet jest klimatyzowany, no ale na zewnątrz jest bardzo, bardzo gorąco. Za nami sala konferencyjna, w której już dziś zobaczymy trenera Adama Nawałkę, który przywita się z dziennikarzami nie tylko polskimi, ale także z innych krajów. Miejsca przygotowane bardzo dużo. W tej chwili pracują tutaj technicy, którzy mają nam zapewnić dogodne warunki pracy. No a to wszystko po to, żebyśmy mogli jak najlepiej zrelacjonować Wam ten mundial.